Witam wszystkich serdecznie, mówi do Was Kapelusznik. Przepraszam za opóźnienia związane z omówieniami rozdziałów, ale wszystko było tłumaczone w ważnym filmie informacyjnym. Więc zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę, a zatem zaczynamy. Rozdział zaczynam od tego, że Sanji i Queen wręcz najechali na miejsce, gdzie przebywają gejsze, a jedna z nich wspomina o swojej myszce o nazwie Uji. Swoją drogą to Polska górą, ponieważ imię tej myszki łatwo przerobić w słynne polskie przekleństwo. Następnie Momo zdobywa bardzo fajną motywację, mówiąc, iż jest smokiem takim jak Kaido, gdzie może robić dokładnie to co on, czyli tworzyć chmurki. I ponieważ nie jest dość silny, by unieść wyspę, to chce ją przesunąć, co jest fajnym, inteligentnym pomysłem z jego strony. Niby proste, a jak skuteczne. Młody szogun zaliczył niewiarygodny rozwój przez cały ark i dzięki jego staraniom wątpię, by Onigashima już spadła na stolicę. Wracamy do Sanji vs Queen i widzimy, że oficer Kaido posiada techniki braci Sanjiego z wyjątkiem Reiju, jak na przykład strzelanie laserami z oczu czy coś takiego. To jest straszne, bezpośrednie i symboliczne nawiązanie do walki kucharza z jego duchami przeszłości, a ponieważ Reiju była dla niego miła, to Oda chce nam powiedzieć, iż to jest walka z tylko jego prześladowcami, a nie całą rodziną. Szkoda swoją drogą, że Queen nie użył jednak tutaj trucizn, wcześniej się nimi posługiwał, jak chociażby Ice Oni, ale widocznie symbolika dla Ody w tym miejscu była ważna. W tym miejscu zabrakło mi również silniejszych technik od Queena, które pokazywał wcześniej. Takie lasery jego braci niby spoko, ale stać cyborga na znacznie więcej. W toku walki Sanji używa nogi, żeby się uwolnić i będąc szczery, dialogi w tym rozdziale nie były jakoś ważne. Dużo lania wody jak dla mnie. Oda chyba wyraźnie zaznacza, żeby skupić się na walce. Mniejsze, co ważniejsze, o tym wspomnę. Po ataku Sanjiego, Queen stał się niewidzialny. Mimo tego, iż cyborg cały czas prosił o założenie kostiumu i pokazanie mu jego możliwości, to jednak sam posiada taką niewidzialność. Wydaje mi się to kuriozalne. Nie wiem jak dla Was, ale trochę słaba zagrywka. Sam to posiada, a chciał zobaczyć. I teraz ma w głowie takie Sanji też niby znika, ale to po prostu jego mega szybkość. W gruncie rzeczy to jest zmarnowany potencjał, gdyż walczy z powolnym klocem Queenem i jego pełna szybkość nie może zostać ukazana. Jak szło przewidzieć, to okazało się, że Sanji nie uderzył tamtej kobiety. Dla Queena to była jego ulubienica zaraz po Kumurasaki i kucharz ją teraz uratował oraz myszkę, dzięki czemu ma jeszcze większy powód, by walczyć przeciwko Queenowi. Nawet Sanji wspomniał, że to on ją zranił. To jest nawiązanie do tego, iż Sanji sam miał myszkę, którą karmił, ale był zbyt słaby, żeby ją ochronić. Z jednej strony to jest bardzo proste do bólu rozwiązanie i trochę lipa, iż Oda wrzucił coś takiego na sam koniec tej walki, a z drugiej strony ktoś może to ocenić pozytywnie, bowiem jest to typowa One Piece'owa sytuacja. Kwestia indywidualnej oceny. No i sama końcówka rozdziału to delicje. Jedno ze skrzydeł Luffy'ego wpakowało w oficera Kaido dosłownie wszystko, co miał. Przepiękna dla oka kombinacja połączona ze świetną choreografią. Przy okazji Sanji użył miksu jego egzoszkieleta, szybkości, siły i pewnie haki zbrojenia w jedno i stworzył Ifrit Jumbo. Jest to zupełnie nowy atak wzbogacony o błyskawice. Nie mam pojęcia, jak wielką musi wytwarzać temperaturę, żeby coś takiego stworzyć. Albo to nawet może być zasługa jego genów lub zaawansowanego zbrojenia. Na odpowiedzi niestety musimy czekać. Bez podsumowania powiem w wielkim skrócie, że rozdział mi się podobał, ale szło się do paru rzeczy przyczepić. Ocena to 7 na 10. Zaczyna się historyjka obrazkowa Jermy i modlę się, by Pedro w niej nie powrócił. Widzimy pokonanego Queena, który leci gdzieś w kosmos i może spadnie na Wano, ale znając życie, dostanie własną historyjkę okładkową i potem powróci później w fabule. Oda pisze wprost, że Sanji wygrał i cieszy mnie, że faktycznie dał z siebie wszystko i padł zmęczony po pojedynku, a nie jak w innych przypadkach, gdzie Franky sobie wygrał i w ogóle po nim nie widać śladów walki. I znowu Oda mocno wprost pokazuje, do czego owa myszka jest nawiązaniem. Pokazuje to dobroć Sanjiego, ale to jest zbyt bezpośrednie, a za mało subtelne, przynajmniej dla mnie, nawiązanie. Jak wspominałem, sytuacja jest mocno dzieląca i każdy to oceni indywidualnie. Wracamy do Zoro vs King i maska Kinga była na tyle uszkodzona, że sam postanowił ją zdjąć. Dzięki randomu Kaida mamy potwierdzenie, że jest Lunarianem, a za informację o nim jest nagroda w wysokości 100 milionów berry. Info o nim jest tyle warte, co mniej więcej średnia ceny
diabelskich owoców. Jeżeli się tutaj mylę, to mnie poprawcie. Rodzi się tutaj pytanie, czemu rasa Kinga dla rządu jest tak niewygodna i co takiego musi wiedzieć King. No ale cóż, King słysząc to wszystko spala żywcem randomów i wygląda to mega efektownie. Sam Zoro pyta o te 100 milionów, ale King stwierdza, iż nie powinno go to zbyt obchodzić, ponieważ Zoro zaraz umrze. Swoją drogą tatuaż Kinga mocno mi tutaj przypomina tatuaż Dragona. Oboje mają takie nie wiadomo co przy oku. Czyżby teorie, że Dragon jest Lunarianem miały sens? Zobaczymy. Jeszcze zaznaczę to, że design Kinga to coś pięknego. Imo, najlepszy design jaki Oda kiedykolwiek stworzył. King przemienia się w formę pterodaktyla i kontynuujemy walkę. King swoją drogą prezentuje wysokie dostojeństwo. Jest ostry w swoich kwestiach dialogowych, a jednocześnie cały czas bardzo spokojny. W przeciwieństwie do Katakuriego nie zdenerwował się, gdy ktoś zobaczył jego prawdziwą twarz. Zoro wspomina o kończącej się staminie, co w ogóle mnie nie dziwi. Chłop walczył na dachu, a gdy lek od Choppera się skończy, nie będzie co z chłopa zbierać. Następnie King wspomina o tym, że Kaido zostanie królem piratów. Pokazuje to wyraźną lojalność Lunarianina do swojego kapitana. Dostaliśmy nawet krótkie retrosy, gdzie obaj panowie spotkali się na torturach na Punk Hazard. Tutaj występuje ciekawa symbolika, ponieważ Luffy spotkał przykutego Zoro i tak samo jest w przypadku na linii King Kaido. Kaido mówi o zmianie świata i on może tego dokonać. Widać po młodym Kaido, że jest bardziej wesoły oraz charyzmatyczny niż obecnie. Czuć od niego podobny klimat co od młodego Rogera czy Białobrodego. Co takiego musiało się stać, że tak zgorzkniał? Poza nienawiścią do rządu, jak to u piratów bywa, musiało się stać coś więcej, przez co najechałowano i siedzi tam od wielu lat. Plus to może mieć związek z matką Yamato. W końcu wspominał o nieufności wobec ludzi, przez co na przykład nienawidzi już całego świata, a Kinga z Kaido ta nienawiść mogła połączyć i stworzyć stałą relację. Ale ponownie wracamy do walki Zoro z Kingiem, która trwa w najlepsze. Szczerze, na luzie to powiem, to jest najlepsza walka Glona po timeskipie. Tutaj całe starcie, w przeciwieństwie do walki Sanjiego, ma przepiękną choreografię z wymianą technik. Na przykład Beard Dance od Zoro pokazał coś więcej, Glon w fajny sposób podszedł Kinga. Natomiast wywiązał się między nimi ciekawy dialog. King uosabia to, co Zoro nienawidzi. King mówi o wyższości swojej rasy i nie może on go pokonać. Ogranicza to w pewien sposób wolność Zoro i widać nienawiść Zoro do tego, bo pewnie przypomina mu to jego przyjaciółkę z dzieciństwa Queenę, gdzie mówiono, iż nie może być ono szermierzem, gdyż jest kobietą i z mężczyznami zapewne będzie przegrywać. Walkę kończymy przepięknymi panelami z kolejnym nowym atakiem Zoro. Tutaj mamy o wiele piękniejszą symbolikę niż w poprzednim rozdziale, bo w teorii Glon przeciął głowę smoka. Fani Zoro dostali to, co chcieli. Nie wyszło z Kaido, to chociaż tutaj. Ryuma byłby dumny. Wychodzi na to, że King, mimo iż jego przybrane imię na to wskazuje, to jednak nie ma od królewskiego haki, a u Zoro widzimy przepiękną wiązkę kapiącą z jego mieczy. Warto przede wszystkim zaznaczyć to, że Zoro przeciął skrzydła Kinga. Jest to o tyle ważne, że wcześniej nie mógł go zranić. I tutaj wyskakuje dla mnie jeden z gry. To po co Zoro mówił, że musi się dowiedzieć więcej o rasie Kinga? Wyszło na to, iż wystarczy mu opanowanie lepiej królewskiego haki. Cóż, zabieg trochę bez sensu. Jednakże nie odbiera to Zoro tego, że pod względem ofensywnym na Wano chyba tylko tryb czwarty Luffy'ego, Big Mama i Kaido w hybrydzie stoją wyżej. A wracając do skrzydeł Kinga, Zoro na dachu był w stanie zranić Kaido bez głębszych obrażeń, a Kinga wcześniej nie mógł nawet drasnąć. To już nam wiele mówi, jak bardzo King musiał być wytrzymalszy nawet od swojego kapitana. Słowa, że jego rasa jest w stanie przetrwać wszędzie, faktycznie mają pokrycie w czynach. To też udowadnia, jak bardzo szermierz Luffy'ego się wzmocnił od rozpoczęcia walki na dachu między Supernovas a Yonko. Prawdopodobnie poza Luffy'em tylko Zoro był w stanie pokonać Kinga i jego chorą wytrzymałość. Może jeszcze Marco rzutem na taśmę, mówiąc oczywiście o stronie sojuszu. Jeżeli się nie mylę, to smok Kinga był z magby. Nie wygląda mi to na ogień, bo to bardziej wygląda na formę płynną niż ognistą, czy tam płonącą. Jeżeli tak, to King jest w lepszym opanowaniu ognia niż wszystkie postaci do tej pory, a Zoro przecinając magmę przewyższył takiego Kiemona w technice cięcia płomieni. W telegraficznym skrócie rozdział 9/10. Z okazji świąt życzę wam wszystkim nawzajem. Ja byłem Kapelusznik, zostaw łapkę jaką tam chcesz oraz subskrypcję i do zobaczenia w następnych materiałach.